moje książkarie. Ostatnio wrzuciłam na YouTube film, recenzję książki bardzo popularnej ostatnio na TikToku, Rodzina Monet. I ten film trochę szyknęłam, ale przyjął się naprawdę bardzo dobrze. Nie spodziewałam się, że aż tyle osób ten temat zainteresuje. A jako, że mi się robiło ten film również bardzo fajnie i przyjemnie, to zapytałam was na Instagramie, jaka jeszcze jest taka książka, która idealnie wpisywałaby się w kategorię bardzo popularne, chociaż dość ch**owe. I praktycznie jednogłośnie zdecydowaliście, żebym przeczytała Start a Fire by P.S. Heritiera, a.k.a. Pizgacz, a.k.a. Katarzyna Barlińska. Shut up and take my money. Tak samo jak Weronika Marczak, ta autorka również wywodzi się z Wattpada. Jej opowiadanie biło tam absolutne rekordy popularności. Tutaj nawet jest napisane, że zebrała ponad 115 tysięcy obserwujących. No i w końcu po prostu przyszedł ktoś i powiedział: stara, robimy biznes, wydajemy to w formie papierowej, co będziesz się marnowała na tym Wattpadzie, gdzie za darmo ludzie czytają, za pieniądze można. Książka kosztuje w normalnej cenie 49,90. No i co się stało? Sukces się stał. Książka sprzedaje się jak do kasi na jakichś spotkaniach autorskich ustawiają się po prostu milionowe kolejki czytelników. Dziewczyny w internecie na samą wzmiankę o Natanielu Szeju to mdleją w ogóle i serca im wyskakują z piersi. Z drugiej za to strony mam wrażenie, że ta książka wraz z właśnie rodziną Monet i paroma innymi jeszcze pozycjami znajdują się w gronie najbardziej krytykowanych i wyśmiewanych książek. A więc o co chodzi? Co tam jest w tej książce w środku? Dlaczego rabini są aż tak bardzo podzieleni? No ja wam dzisiaj powiem, ponieważ przeczytałam Start a Fire rundę pierwszą i muszę się wygadać. Zacznijmy od tego, że tak jak ostatnio, najpierw opowiem wam książkę. 600 stron. Opowiem wam. Zrobiłam sobie znowu nieco karteczek z pomocami. Dla osób, które boją się spoilerów, nie wiem, zastanówcie się, czy na pewno chcecie to czytać, ale jeżeli już tak jesteście na 100% przekonani, że musicie być wolni od spoilerów, to przewincie sobie do tej minuty, gdzie już będzie takie ogólne podsumowanie, co z tą książką jest nie tak. Bo tak, to jest właśnie pierwszy spoiler z tą książką. Jest dość sporo nie tak. Poznajmy najpierw naszych bohaterów. Wymienię wam tych najbardziej istotnych, bo już bez przesady. Cała akcja dzieje się w Culver City. W Kalifornii. To będzie istotne, jak będę potem krytykowała tą książkę. Mamy takich bohaterów. Victoria Clark, czyli główną bohaterkę. Theo Clarka, czyli jej brata bliźniaka. Mia Roberts, czyli przyjaciółkę głównej bohaterki. Chrisa Adamsa, który jest przyjacielem głównej bohaterki. Nathaniel Shay, czyli love interest głównej bohaterki. I jeszcze z takich ważniejszych postaci jest Luke, pseudonim Parker Mitchell, i to jest kolega Nathaniela. To jako, że już macie te postaci, no to lecimy z tym. Co tutaj się dzieje? Zaczynamy od tego, że nasza bohaterka pokazuje swój taki codzienny poranek, w którym budzi brata i tam się z nim kłóci. Oni ogólnie dużo sobie docinają, taki typowy stereotyp o rodzeństwie, że dużo się kłócą, ale w sumie to się kochają, ale tak naprawdę, ale tak też ciągle się kłócą i sobie docinają i się obrażają, tak trochę. Wiktoria dojeżdża do szkoły, bo właśnie ona tego brata tam odwoziła, no i spotyka się z tym właśnie ze swoimi znajomymi i okazuje się, że Luke, a.k.a. Parker, wrócił do szkoły, bo oni wracają po feriach i dawno się nie widzieli, a tego Luka to już nie widzieli, łubu dubu, jak dawno, bo on był zawieszony w prawach ucznia, no i on wrócił wreszcie do szkoły. No i one zaczynają rozmawiać o nim, że o, bo ta Mia, ta jej przyjaciółka mówi, o, bo mi się to w sumie podoba, a ta Wiktoria mówi, co ty durna jesteś, to jest jakaś szara eminencja, weź się w ogóle od niego z daleka trzymaj. Siupi, 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 dalej przychodzi do Wiktorii jej brat i mówi, ej, pożycz mi samochód, a Wiktoria mówi, pojechało cię, ty nie masz prawa jazdy, a on mówi, ale bo ja muszę pojechać gdzieś tam, na jakieś spotkanie autorskie czy coś takiego. No i ona mu w końcu ten samochód daje i wtedy nie ma absolutnie problemu z tym, że osoba bez prawa jazdy będzie się poruszała ulicami jej miasta, natomiast potem okaże się, że jednak jest dla niej bezpieczeństwo ruchu drogowego bardzo ważne. No a na razie nie, puszcza tego brata, no i potem w związku z czym nie ma jak wrócić do domu, bo on nie wrócił na czas, nie przyjechał po nią, no i ona zostaje w tym
liceum i myśli sobie, wola Boga, jak ja wrócę do domu? Bo ja mam tam, nie wiem, 8 kilometrów, coś takiego do domu. Jak ja wrócę? O Boże drogi. No to idzie na autobus. W końcu wpada na ten pomysł, że jest coś takiego jak komunikacja miejska, bo ja nie zaznaczyłam tego, a to dość może być istotna sprawa. Wiktoria, zarówno jej brat, jak i znajomi ze szkoły, to są generalnie takie dość bogate dzieciaki. Matka Wiktorii jest prawniczką, ma tam jakąś fuchę w Radzie Miasta. No generalnie każdy z nich ma pieniądze, więc oni sobie Mercedesem jeżdżą do tej szkoły. Nie jest to takie bogactwo jak bracia Monet, no bo tutaj jednak ciężko byłoby doskoczyć do takiego kalibru. Ale no są to jednak dzieciaki z zamożnych rodzin. No więc Wiktoria tam stoi na tym przystanku i tam pada deszcz i w ogóle to taka już scena, jak wiecie, w filmach jest, że oj, no chyba już być gorzej nie może i wtedy piorun gdzieś tam trzaska. Dlatego, że nie trzaska piorun, za to podjeżdża do niej na przystanek ten Luke i mówi, daj, ja cię podwiozę. A ona mówi, nie. A on mówi, no weź. I ona mówi, no dobra. I wsiada i jako, że to jest osoba, która wszyscy wiedzą, że ma jakieś problemy z policją, z prawem, że jest taka dosyć typ spod ciemnej gwiazdy, no to bezproblemowo podaje mu swój adres i pozwala się zabrać samochodem. W trakcie tej podróży Luke dostaje wiadomość od jakiegoś kolegi, żeby gdzieś się zatrzymał i tam z nim chwilę pogadał. No i tak właśnie robi, podjeżdżają gdzieś tam, on parkuje ten samochód, mówi do tej Wiktorii, siedź tu, k***a, się nie ruszaj stąd, zaraz jedziemy dalej. I poszedł zajarać szluga z jakimś chłopem. Wiktoria tak siedzi w tym samochodzie i siedzi i tak myśli sobie, dobra, to już za długo trwa, spierdam. Wysiada z tego samochodu i myśli sobie, dobra, już sama dojdę do tego domu, już bez przesady. No i tam krzyczy do tego Luka, że no, to tam, dzięki za podwiezienie, już dalej sobie sama pójdę. A on mówi, nie no, co ty, podwiozę cię. A ona mówi, nie, dobra, idę sobie stąd. I wtedy zaczepia ją kolega Luka, czyli tak zwany Nathaniel Pieprzony Shay. I jest to ich pierwsze spotkanie, w którym dowiadujemy się od bohaterki, z której oczywiście perspektywy jest napisana ta książka, bo zawsze takie książki są napisane z pierwszej osoby. Dowiadujemy się, że twarz to chyba Michał Anioł dłutem harata. I to dosłownie tak jest napisane, w sensie nie w te słowa ze Shreka, ale że Michał Anioł go rzeźbił nie w marmurze, tylko w złocie. I że on był taki przystojny i atrakcyjny i prosty nos i szczęka taka zarysowana i w ogóle czego chcieć więcej, a najbardziej hipnotyzujące to były jego czarne oczy. No i oni się tam trochę kłócą, ona mu coś dogadała, dogadała mu mniej więcej z taką mocą, jakby powiedziała, no chyba ty, albo twoja stara. Taką siłę miały te słowa, które ona powiedziała i potem ona wraca do domu, rozmawia ze swoimi znajomymi tam przez telefon i właśnie opowiada o tej sytuacji, a oni jej mówią, że ty zrobiłaś błąd, ponieważ to był Nathaniel Shay, a on jest faworytem walk bokserskich nielegalnych w naszym mieście. I ty masz przepierdolone w tym momencie złotko. I ona myśli sobie, ja p***ole, teraz umrę. I to trwa bardzo długo. Bardzo dużo czasu poświęcamy, czytając tę książkę, na to, kiedy właśnie ona dochodzi do tej konkluzji, że o kurczę, jestem w tarapatach. No ale życie toczy się dalej. Wiktoria w szkole umawia się na randkę z jakimś Liamem. Ta randka się całkiem udaje, oni idą do kina, mają fajny czas i wychodzą z tego kina, a tam kto jest? Nathaniel przecież, no a któż by inny, i on przerywa im tą randkę i odpędza tego Luka. Liama. Tego Liama odpędza i tam mówi, że nie spędzaj z nią czasu, a ten Liam robi takie, dobra, nie będę, i spierdolił po prostu, w sensie nie miał jakichś, po prostu spalił, tak? No i Wiktoria jest taka trochę niepocieszona, no bo co to ma być? Jakiś przychodzi mi chłop, psuje mi randkę, psuje mi spotkanie, a zaczyna się robić jeszcze bardziej gęsto w momencie, kiedy on do niej zaczyna wyzwaniać w nocy. W sensie ten Nathaniel. I dzwoni do niej i mówi jakieś k***wa dziwne rzeczy strasznie. Takie creeperskie na maksa. Potem jeszcze w szkole ona jest i ten Nathaniel do niej wydzwania na numer koleżanki, który skądś zdobył, bo ona już przestała od niego odbierać. Ona ogólnie, tam jest cały ten moment, w którym ona jest ta noc i on do niej tam dzwoni i ja tak myślałam sobie, nie wiem, numer zablokuj czy coś. No ona nie wpadła na taki pomysł. Natomiast no on i tak potem się dzwania do tej koleżanki i ją prosi do telefonu i tam p***li jakieś kacapoły i mówi jej takie rzeczy typu, mam radę dla ciebie, nie zasypiaj. No jest, chłop jest odklejony totalnie w ogóle. Ja już bym dzwoniła na policję w tym momencie, bym powiedziała, że ej, bo
napastuje mnie jakiś ziomek, cały jakby nęka mnie i dzwoni do mnie cały czas, jakiś pojebany chłop. No ale Wiktoria tego nie robi i nie zrobi tego już nigdy, chociaż uważam, że jak najbardziej powinna. Bo potem dzieje się kolejna rzecz, Wiktoria jest w swojej ulubionej kawiarni, a tam pojawia się kto? Nathaniel Shay, oczywiście, a któż by inny? I Nathaniel, musimy to, przez to przejść, tak? Zanim przejdziemy dalej, musicie wiedzieć, że Nathaniel Shay ma czarne tęczówki, pachnie wodą kolońską, miętą i ślugami. I to będzie podkreślone po wielokroć w tej książce, więc chciałam, żeby to dobrze wybrzmiało, bo może ma to znaczenie dla fabuły. Znaczy, na pewno nie ma znaczenia dla fabuły pierwszej części, ale może fabuły następnych. No i on tam ją w tej kawiarni, on ją spotyka i tam jej grozi, że chyba nie chciała, żeby coś się stało twoim bliskim, twojej przyjaciółce na przykład. A ja czytam to i myślę sobie, jakiś pojebany chłop, no nie, no to się normalnie ten... Ona nic nie robi, słucha tego i dygocze tylko w środku, bo że jestem skończona, ale nic nie robi, ani nie rozmawia o tym ze swoimi znajomymi, ani nie rozmawia o tym z matką, ani z policją, ani z higienistką, nie rozmawia o tym z ludźmi, z babcią, z dziadkiem, z ciotką, ani z panią z Żabki, z nikim. Potem ma miejsce taka rzecz, która jest już tak absolutnie creepy. Wiktoria w swoim pokoju znajduje różę białą z czarną wstążką, co ma symbolizować jakiś coś taki klimat jakieś pogrzebowe, co oznacza, że Nathaniel Shay wlazł jej do pokoju pod jej nieobecność i to zostawił. Czyli on, chłop włamał się do niej do domu, tak? Umówmy się. Co robi normalna osoba w tej sytuacji? No każdy normalny człowiek bierze i dzwoni na psy w takiej sytuacji. No ktoś się włamuje do domu, no na Boga, to nie jest śmieszne, to nie jest zabawne. Ale ona tego oczywiście nie robi, ponieważ ma łącznie 2 IQ. Musimy się zatrzymać w tym momencie. Chłop ją k***wa prześladuje, dzwoni do niej, skądś ma jej numer, skądś ma numer jej koleżanki, pojawia się z dupy w kawiarni, do której ona przychodzi i ją tam straszy i jej grozi, a potem zostawia jej różę jakąś pogrzebową w pokoju i typiara nadal nie wpada na to, żeby k***a pójść na psy. Czemu ci bohaterowie tych książek są zawsze tacy k***a durni? Potem Wiktoria gubi się, idąc na jakąś imprezę ze swoimi znajomymi i tutaj muszę zrobić taką adnotację. Mniej więcej na tym będzie polegać ta książka, że będziemy chodzić z Wiktorią na imprezę, będziemy chodzić z Wiktorią do szkoły i będziemy uciekać przed policją. I te trzy rzeczy będziemy robić w kółko i w kółko i w kółko i znowu. Więc to nie jest pierwsza impreza, na którą was dzisiaj zabiorę. W każdym razie Wiktoria została zaproszona na imprezę. Na początku nie chciała iść, ale potem ją przekonała ta jej przyjaciółka i przyjaciel i ona powiedziała, dobra, pójdę. No i poszła i się zgubiła, bo nie jest w stanie się poruszać po mieście, w którym mieszka. I ona tam już krąży i jest w jakiejś takiej już nieciekawej dzielnicy i wtedy zaczepia ją jakiś skot i mówi, ty, ja cię odprowadzę kawałek. A ona mówi, ja nie wiem, kim ty jesteś, a może ty jesteś gwałcicielem. A on mówi, nie, chodź, cię zaprowadzę. No i podprowadza ją kawałek, w końcu ją zostawia w momencie, kiedy dochodzi do swojego przystanku, a tym przystankiem okazuje się być impreza, ale nie ta, na którą my chcieliśmy dotrzeć, tylko inna impreza. Bardzo dużo ludzi imprezuje w tym, jak to się nazywa? Caliver City. I to jest impreza, na której jest również Nathaniel Shay. No i Wiktoria już ma się stamtąd zbierać, po czym nagle doczepia się do niej jakiś crackhead i zaczyna jej proponować narkotyki. Ona chce się od niego jakoś ten odczepić, a on tam cały czas, o może to, może tamto. A ona nie chce nic od niego, bo Wiktoria nie jest takich, co by narkotyki brali. No ale ten ziomek nie chce się odczepić i kto ją ratuje? Nathaniel Shay oczywiście. A potem przyjeżdża policja i chce ich tam wszystkich spisać i zgarnąć. No i wszyscy uciekają przed policją. Co tylko pokazuje, że te wszystkie imprezy i w ogóle tego towarzystwa Nathaniela, no to są takie... takie niegrzeczne. Dzień później, czy 2 dni później, nie ma to żadnego znaczenia. Wiktoria wraca ze sklepu i to już jest taki wieczór, koło 22, idzie sobie przez parking i słyszy jakieś dźwięki, odwraca się i patrzy, a tam jakaś grupka ludzi napierdala z całą wściekłością w jakiś Audi. Biedne Audi. Natomiast pośród tej grupki rzezimieszków w jednym z nich rozpoznaje Nathaniela Shaya. No i ona taka wstrząśnięta wraca do domu biegiem i
i tak. Niedługo potem do Wiktorii do drzwi pukają policjanci i ona jest taka, a co wy chcecie ode mnie? A oni mówią, no słuchaj, bo była taka sytuacja, samochód sędziego został rozwalony przez jakichś złoczyńców, a ciebie nagrał monitoring z supermarketu i wiemy, że tam byłaś w tamtym czasie, to może powiedz, czy coś widziałaś. No i ja sobie myślę, kurwa wreszcie, jak dobrze, jesteśmy w domu, no już tyle razy chciałam, żeby ona zadzwoniła na policję i nie zrobiła tego. Wszystkie gwiazdy i planety ułożyły się w idealną linię, aby ona wreszcie zgłosiła na policję to, że jest nękana, że jest stalkowana, że grozi jej jakiś ziomek, że rozwala samochody, że włamuje się do niej do domu, że robi mega dziwne, krzywe jazdy. I wiecie, co robi Wiktoria? K***a, nic nie robi, nie mówi tym policjantom, mówi, że nic nie widziała. Nic ci nie powiem, ty na pało! Widzowie, ta dziewczyna nie jest prawdziwa. Ta Wiktoria, ona nie jest prawdziwa. Przyszły psy do domu, gadają o tym samochodzie. I ona, tu jest napisane to, że o już, o to jest okazja, mogę się pozbyć tego p***a z mojego życia. Może iść nawet siedzieć, bo pewnie ma bogatą kartotekę. I ona tak już sobie myśli, no będę miała wreszcie spokój. I ci policjanci pytają ją, no i? I ona mówi, kurwa, nic nie widziałam. Brak mi słów na... Dawno się tak nie wkurwałam książką, serio. Moralność niczym z konferencji Fame MMA, najważniejsze jest to, by nie być 60. Widzowie, ta książka jest okropna, jest fatalna, tego się czytać nie da. Jeszcze nigdy nie miałam czegoś takiego, żeby książka mnie wkurwała do tego stopnia działaniami bohaterki bezsensownymi, że ja musiałam ją po prostu odłożyć i wyjść. Ja muszę sobie zrobić przerwę, bo ja nie mogę. Nie może mi to przejść przez banie, że autorka stworzyła tę sytuację, w której ta Wiktoria mogła już się pozbyć tego pierdolonego stalkera i bez najmniejszej przyczyny nie zrobiła tego. Przecież to się tak kupy nie trzyma. Ja wiem o tym, że oni muszą być parą później, bo on jest hot i taki bad boy, ale to już trzeba było odpuścić tą sytuację wtedy. To na chuj było to. Nie wiem, może to do czegoś doprowadzi, to zniszczenie tego samochodu. Naprawdę, to było milion różnych lepszych rozwiązań, nie robiąc z bohaterki ameby umysłowej, no bo to naprawdę już przestaje być zabawne, no. Przecież to jest do ludzi poważnych pisane, do ludzi prawdziwych. Ja nie wiem, ta książka jest 18+. I jakby słusznie, no bo tutaj jest strasznie dużo wulgaryzmów i prawdopodobnie jeszcze natknę się na inne rzeczy, które są 18+, więc słusznie, że ma to ograniczenie wiekowe i dzieci nie powinny teoretycznie tego czytać, chociaż czytają, ale ja nie wiem, jaka osoba w wieku 18 lat lub wyższym z własnej k***a woli chciałaby czytać tę książkę, bo to obraża moją inteligencję poważnie. Rodzina Monet przy tym to pierdolona Anna Karenina. I potem znowu Szej się włamuje do niej do pokoju i ona znowu go kryje. Chuj wie czemu. Jakby mi się coś takiego działo i mieszkałabym z mamą, z którą mam dobry kontakt, nawet jakbym nie miała dobrego kontaktu, jakby ktoś mi się włamał przez okno, to bym darła mordę, ale ona tego nie robi. Ona go kryje i z nim rozmawia i to są za każdym razem, każda ich rozmowa jest naznaczona takimi uszczypliwościami, jakimiś takimi mikrokłótniami, jakimiś takimi no nieprzyjemnymi, no zawsze to są nieprzyjemne wymiany zdania, ale jednak on przyłazi do niej i łazi za nią krok w krok, bo gdzie ona się nie pojawi, tam on również jest. Jak można wykreować bohaterkę, która tak bardzo jest unlikable? Ja nie mogę kibicować osobie, która nie ma piątej klepki. Wbija jej chłop do domu, włamuje się, wszyscy są na chacie, jest matka, jest brat i wystarczyłoby, nie wiem, wydrzeć mordę i powiedzieć: mamo, ktoś jest w naszym domu, ale ona go kryje. Chłopie, dlaczego? Ja wiem o tym, że te postaci muszą być potem w związku i ja rozumiem taki koncept jak enemies to lovers, ja rozumiem wszystko, ale to jest tak źle zrobione, że ja sobie chyba meliski zaparzę, naprawdę, to się tak źle czyta, kiedy bohaterka jest po prostu bezsensowna. Ona tu nam się zwierza ze wszystkiego, to jest z jej osoby pisane, tak? To jest jej pamiętnik, ona mówi swoje myśli. To już niech mi chociaż powie, że oni
niej się podoba, to wtedy będę mogła to zrozumieć bardziej, dlaczego ona się tak zachowuje durnowato. Ale ona okłamuje siebie i czytelnika. Ja już nie wiem, kogo ona okłamuje. Najbardziej to ja się czuję okłamana przez was, widzowie, że mówiliście, że z tego będzie dobry content, a ja się tu męczę tak strasznie. Potem jest, uwaga, kolejna impreza. Tym razem jest to impreza u Luka, a.k.a. Parkera. I tam bardzo chce iść Mia, ponieważ on jej się podoba. No i zaciąga tą Wiktorię ze sobą. No i sobie trwa ta impreza, a potem przyjeżdżają. Oczywiście policjanci! No bo któż by inny, bo widzicie, to musi zatoczyć swój krąg. Musi być impreza i musi być policja i tak za każdym razem. Wszyscy zaczynają znowu uciekać. Wiktoria ucieka z Szejem oczywiście. On tam wsiada do niej do samochodu, zatrzaskuje drzwi i zaczyna spierdalać gdzieś. Normalnie jest pościg, aż w końcu oni docierają do jakiegoś, gdzieś nie pamiętam gdzie, a tam przyjeżdżają jakieś chłopy na motocyklach, w tym ten crackhead, co tam chciał poczęstować amfetaminą naszą główną bohaterkę. Okazuje się, że on się nazywa Brooklyn White i mówią o powrocie jakiegoś Venoma, ale ten wątek już nigdy nie wróci. Tak szczerze zapomniałam o tym, że on tam istniał. To zostało rzucone, ale w żaden sposób nie zostało potem rozwinięte, więc ja po prostu zapomniałam o tym, że coś takiego miało miejsce, ponieważ z mojej perspektywy jako czytelnika pierwszego tomu było to po prostu absolutnie nieistotne. Myślałam, że będzie, ale nie było. Potem nasza Wiktoria dostaje anonimowy bukiet kwiatów, dostarcza jej kurier i ja cały czas myślałam, że to pewnie od tego Szega albo od kogoś, ale nie domyślacie się, od kogo to jest. Ja wam nie powiem jeszcze, dopiero wam powiem, kiedy to się wyjaśni. Potem dowiadujemy się, że ojciec Chrisa, czyli tego przyjaciela, zdradza matkę Chrisa i Chris z tego powodu ma breakdown. Oni we trójkę przyjaciół się upijają u niego w domu, czyli jakby tu znowu jest grane to chlanie. Potem następny dzień jest ciężki, kaca ma, I wiecie, co jest najlepsze, jak ma się kaca? Jak mówi znane przysłowie, czym się srułeś, tym się lecz. I Chris z Miją organizują pierdolny Project X w mieszkaniu domu Chrisa i tam zwala się miliard osób następnego wieczoru i tam oczywiście jedzie też Wiktoria, o, żeby im pomóc, bo oni nie wiedzą, co robią, o, bo oni sobie zaszkodzą i co to za ludzie są w ogóle i ona tam idzie i w sumie gówno jej się udaje wskurać, nic nie wnosi jej obecność, oprócz tego, że razem z Natanielem, który również tam się pojawił, zatrzaskuje się na całą noc w piwniczce z winami. Jest to tak cheesy, jest to taki najprostszy sposób na to, żeby dwóch bohaterów się w jakiś sposób na przykład do siebie zbliżyło, albo żeby wyforsować jakąś scenę pomiędzy nimi, no to jest właśnie zamknąć ich w jednym miejscu, nie pozwolić im wyjść. No nie da się jakby ukrywać, że jest to dość naciągane, mało kto, myślę, w domu ma piwniczkę z winem, do której prowadzą drzwi ze stali nierdzewnej, ale no w tym świecie wszystko jest możliwe, więc oni siedzą tam całą noc i Wiktoria się upija jak szpadel ostatni, bo zaczyna pić te wina, potem już siedzi taka przy ścianie, jest taka ledwo ciepła i przychodzi ten Nathaniel do niej i mówi: pij, jeszcze dobrze będzie wtedy, chlej alkohol, wuj alkohol. A ona robi wtedy, nie mówi, że dobra, już mam dosyć, tylko chleje dalej, do tego stopnia, że ledwo trzyma się na własnych nogach, ten Nathaniel ją podtrzymuje i całuje za karę. Dosłownie. Ona go pyta, dlaczego mi to zrobiłeś? Dlaczego wciąż mi to robisz? Jeszcze zanim się pocałowali, no nie? A on odpowiada, bo cię nienawidzę. Odparł równie cicho, a z każdym wypowiedzianym słowem nasze usta muskały się. To było jak dotyk skrzydeł motyla. Warga o wargę, skóra o skórę, spojrzenie w spojrzeniu. I z przyjemnością będę patrzył, jak rano zaczynasz jeszcze bardziej nienawidzić siebie. Po tym zdaniu jego wargi całkowicie przygnęły do moich. No i to był pierwszy pocałunek. Więc on ją pocałował dlatego, że tak bardzo jej nienawidzi i dlatego, żeby ona nie lubiła siebie jeszcze bardziej, dlatego, że on ją pocałował. No tak, tu się to dzieje właśnie, kochani. Takie to jest. Tak się to kręci u nas. W tej Kalifornii. Potem okazuje się tam na drugi dzień, że Wiktoria zgubiła swoją bransoletkę, która była dla niej bardzo ważna i oczywiście mają Nathaniel Shay, każe jej przyjść po tą bransoletkę i ona przychodzi i on mówi: poproś mnie teraz o tą bransoletkę, poproś! I to mi się też nie skojarzyło z tą sceną w South Parku. Get down on your knees. Lower your head and say, I beg you to give me back my money. I beg you to give me back my money. Potem się okazuje, że te róże, to wiecie, kto wysłał? Ten crackhead Brooklyn. Z jakiegoś powodu
On wysłał jej tarurze. Potem mam zapisane imprezy, spotkania, imprezy, spotkania, imprezy, spotkania, chuje co dalej, bo tak to cały czas wygląda, że no mniej więcej tyle się dzieje. Przejdźmy do czegoś, co miało dla mnie jakiekolwiek większe znaczenie i to była scena, w której była Victoria w parku razem ze swoim pieskiem i tam pojawił się Nathaniel Shay i Nathaniel, uwaga, potknął się o psa i wyrżnął do stawu. Dobrze przeplatać troszeczkę takiego dark romansu z Bad Boyem, scenami z Toma i Jerry. Shay pojawia się znowu w domu Victorii i ją szantażuje i mówi, że musi z nim pójść, bo inaczej zacznie chyba budzić jej mamę czy coś, a ona mówi, no dobrze, dobrze, to już pójdę i idzie razem z nim. I to jest ciężkie dla mnie. I słuchajcie, Nathaniel zabiera naszą główną bohaterkę na wycieczkę na osiedle takie bogate i tam są domki jednorodzinne i przy jednym z tych domków jest basen i oni się włamują tam na posesję, bo Nathaniel twierdzi, że tam nikogo nie ma, że rodzina wyjechała na wakacje czy tam gdzieś w pizdu pojechali, więc jest to dobry moment, żeby się do nich włamać i Victoria tak idzie za nim bezwiednie i słuchajcie, wszystko to było po to, żeby Nathaniel mógł wepchnąć ją do basenu. Widać, że autorka książki jest jak najbardziej na czasie ze wszystkim, co się dzieje w kulturze, w social mediach. Widzimy tutaj nawiązanie do wybitnej persony Filipa Zawielskiego. W tamtym uniwersum ludzie również wrzucali się do basenu cały czas. Może jednak jest to nawiązanie do wrzucania osoby niskorosłej do basenu w uniwersum Karola Friza Wiśniewskiego, ale no pojawia się coś takiego. Potem się okazuje, że tam jednak ci ludzie byli w tym domu i że zadzwonili po policję i oni uciekają przed policją razem znowu. Potem mają miejsce urodziny przyjaciółki, czyli tej Mii. Ona bardzo przeżywała te swoje urodziny. Kazała się wszystkim odjebać jak szczur na otwarcie kanału. I wychodząc już, żegnając się z mamą, Victoria wymienia kilka zdań i mama mówi jej, że słuchaj, bo ja ci załatwiłam super temat. Znam takiego ziomeczka, który zna takiego ziomeczka, który zna takiego ziomeczka i dzięki temu będziesz mogła pojechać sobie na miesiąc do Paryża na warsztaty językowe i sobie spędzić lato w Paryżu, a jeszcze się czegoś nauczyć. I Victoria reaguje na to absolutnym oburzeniem, wścieka się, że matka za nią podejmuje decyzję, kłóci się z nią i generalnie no, sytuacja stoi na ostrzu noża. W związku z czym Victoria na tej imprezie ma taką chęć, żeby zrobić coś na przekór matce, takie trochę na przekór mamie odmrożę sobie uszy, dosłownie, ponieważ tym, czym zemścić się chce na swojej matce, jest pocałowanie Nathaniela Shaya. I oni się tam całują. Za budynkiem chyba. Ale nic więcej się nie dzieje, tylko oni się całują. I jakby tyle. A potem ona w ogóle żyga, bo jest taka wasted. I ogólnie Victoria sporo żyga podczas tej książki. Potem na lekcji literatury dowiadujemy się od nauczyciela, którego bardzo Victoria lubi, że wystawiane będzie Romeo i Julia u nich w liceum i że każdy musi dostać swoją rolę. Victoria otrzymuje zadanie stworzenia scenografii. No takie wiecie, typowe też jak w amerykańskich jakichś tam serialach albo kreskówkach, że jest jakieś przedstawienie i cała szkoła w tym bierze udział. Trwają przygotowania do tego przedstawienia, Victoria robi tą scenografię, jak już kończy, tam przytrzymał ich ten nauczyciel trochę dłużej to robili, wychodzi, spotyka Nathaniela u niej w szkole, just like this, i wychodzą ze szkoły razem i ona zmierza ku swojemu samochodzikowi. Wtem nagle pojawia się jakaś czarna strzała, w sensie jakiś samochód, i prawie potrąca Victorię, ale on już miał umrzeć, już dokonać żywota, ale refleks Nathaniela Shaya jest lepszy i on ją wziął i bohatersko przepchnął sprzed tego samochodu, uratował jej życie. No już jej film z całego życia, już jej obrazki przeleciały przed oczami, już myślała, o Boże, ja już nigdy nie zagram na skrzypcach, i on ją ratuje, więc nic się nie dzieje. No, oprócz tego, że jest poobijana. Mia odwozi Victorię do domu, one tam sobie siedzą same, potem wbija Scott i Luke i tam sobie siedzą i gadają o pierdołach i jest w sumie spoko, chociaż Victoria to by chciała, żeby wszyscy sobie poszli do domu, ale nagle tę sielankę przerywa to, że z buta wjeżdża do tego domu Nathaniel wkurwiony, burzy do wszystkich, bierze, wypierdala tych wszystkich ludzi z tego domu, mówi, spieprzajcie, ja muszę porozmawiać z Victorią. Przypominam dalej, że Mia twierdzi, z jej perspektywy, to oni się w ogóle nie znają, więc dla niej to jest trochę
Dziwne, ale okej, wszyscy idą sobie i zostaje Nathaniel z Wiktorią. Wiecie, co robi Nathaniel? Nie całuje jej, to nie tym razem, ale robi coś równie idiotycznego w tej sytuacji. Przychodzi do domu do dziewczyny, którą uratował przed chwileczką, przed zdarzeniem z samochodem, która jest poobijana, ledwo ciepła, i twierdzi, że ten wypadek to nie był wypadek, tylko że to było zaplanowane, i zarzuca Wiktorii współudział w tym pseudowypadku, który tak naprawdę był skierowany przeciw Nathanielowi. W sensie, że ktoś chciał zabić Nathaniela i dlatego przygotował ten samochód i to wszystko. Ucierpiała Wiktoria, on ją uratował, a teraz twierdzi, że ona brała udział w tym, żeby to wszystko zaprogramować tak, żeby Nathanielowi stała się krzywda, żeby go potrącił ten samochód. Jest to p***a idiotyczne. I tam pada takie nawet zdanie: co ty myślisz, że ja naprawdę byłabym w stanie doprowadzić do twojego jakiegoś tam uszczerbku na zdrowiu lub śmierci? I on powiada: tak, ponieważ się nie lubią, ponieważ się nie dogadują, ponieważ są wobec siebie niemili. Więc dla niego to jest bardzo prosta droga do tego, żeby uznać, że ta dziewczyna będzie chciała mnie po prostu zajebać. Jest to tak kretyński motyw, że jak do tego dotarłam, to mi się flaki przewróciły. Ale to jeszcze nawet nie jest najbardziej kretyński motyw, jaki nas tutaj spotka. My dopiero na karuzelę kretyńskości wsiadamy, moi drodzy. To się dopiero zaczyna. Potem Wiktoria przy okazji jakiegoś spaceru czy czegoś zostaje porwana przez Brooklyna White'a, aka Crackheada w mojej nomenklaturze, i zabrana do klubu. Jak może się nazywać taki klub w takim mrocznym towarzystwie w Stanach Zjednoczonych? No jak można nazwać tak klub, żeby było takie, żeby wiadomo, że taki tam bydboje się bawią? Klub się nazywa Death i właśnie tam zmierza Brooklyn White z swoją uprowadzoną Wiktorią, sadza ją tam w jakiejś loży VIP-owskiej i z nią rozmawia i mówi: o, bo ja tylko chciałem z tą pogadać, a ona mówi: p***ny jesteś, a on mówi: no trochę, w sensie nie mówi tak, ale powinien. On opowiada jej z jakiegoś powodu, że w istocie tak było, że to nie był wypadek samochodowy, tylko to było zamierzone wszystko, że ten samochód miał pierwotnie wpaść w Nathaniela, a potem zostało zmienione zdanie i żeby ten samochód trafił w nią, i mówi jej dlaczego. I uważajcie, bo teraz nam się rozwija troszeczkę tajemnica, która na pewno paliła was bardzo, bo chcieliście bardzo wiedzieć, co się stanie. O to chodzi, że Nathaniel, jak już wspomniałam wcześniej, jest zawodnikiem takich podziemnych walk bokserskich i jakiś czas temu pokonał ziomeczka o pseudonimie T-Rex. No taki ma pseudonim, ale w sumie co się dziwimy, skoro bohaterka wychowała się w Polsce, prawdopodobnie oglądając Fame MMA, a tam normalne są takie ksywki typu księżniczka, więc w sumie nie będę tego jakoś bardzo oceniać, prawdziwy świat też jest dosyć fatalny pod tym względem. No w każdym razie Nathaniel wygrał z tym chłopem i od tego czasu ten T-Rex chce go sprzątnąć. Ale potem ten Brooklyn mówi, że: ale ty się nie martw niczego. Bo Nathaniel jest dla mnie ważną osobą, więc się nie martw. I nie wiemy, o co chodzi, na tym, co się kończy. I kogo spotyka Wiktoria, wychodząc stamtąd? Bo ona wychodzi stamtąd o własnych siłach. Robię wam teraz, zagrajmy w milionerów. Poproszę muzyczkę z milionerów. Kogo może spotkać Wiktoria, wychodząc z loży w klubie Def? 1. Albo A. Świętego Mikołaja. B. Harry'ego Stylesa. C. Karola Paciorka. Czy D. Nathaniela Shea. Dla wszystkich osób, które zaznaczyły A, B i C, mam dla was złe wiadomości. Tym razem to nie wy zdobywacie główną nagrodę, czyli czerwonego Mustanga. Zdobywają ją wszystkie osoby, które zaznaczyły odpowiedź D. Brawo. Mija kilka dni i Wiktoria znowu wyciągana jest przez swoją przyjaciółkę, żeby chlać alkohol. Tym razem Mija bardzo chce pójść do baru, w którym pracuje Parker, no bo on jej się przecież podoba, i ciągnie tam Wiktorię. W sumie nie ma żadnego powodu, żeby ją tam brać, bo jeżeli ona chce z nim spędzić czas, co zresztą się dzieje i ona w sumie głównie z nim rozmawia, to nie wiem, na ki chuj jest tam Wiktoria potrzebna, ale Wiktoria w końcu się zgadza i jedzie. I kogo spotykają poza
Parkerem. Spośród wszystkich osób mieszkających w całym mieście. Na kogo dziewczyny mogą się tam natknąć? Odpowiedź A. Filipa Joshiego, prezydenta Andrzeja Dudę, papieża Polaka, Nataniela Szeja. Jako, że głównie Mia rozmawia z tym swoim kolegą Parkerem, to Wiktoria jest zostawiona trochę na pastwę losu i zaczyna gadać z tym Natanielem i zakład robią ze sobą, że kto wygra wrzutki, ten będzie mógł tej drugiej osobie dać jakieś zadanie do wykonania. I Wiktoria wygrywa z nim w te rzutki, bo okazuje się, że kiedyś chodziła na jakieś zajęcia dodatkowe różnej maści, które pozwoliły jej zdobyć punkty doświadczenia w rzucaniu rzutkami i jej zadanie jest, uwaga, bo tutaj też znowu doświadczymy pewnej inspiracji otaczającą nas popkulturą. Czy pamiętacie może takie wybitne dzieło kultury stworzone przez artystę Marcina Dubiela? A tytuł tego dzieła był Nago w galerii handlowej. No więc coś takiego się tutaj dzieje, tylko że nie w galerii handlowej, a pod supermarketem i nie zupełnie nago, tylko w gaciach. No i potem oni się zaczynają rozkręcać i jeździć wózkami sklepowymi, to jest taki fajny czas. A potem ma miejsce premiera Romea i Julii. I tam też k***a Nataniel Szej jest z jakiegoś powodu, nikt nie wie dlaczego. I tam jest też Wiktoria i ona siedzi na tych widowni, tak oni tam sobie na scenie miłość wyznają wzajemną. A ona tak spogląda na tego Szeja, on tak spogląda na nią i to są takie spojrzenia, rozumiecie, takie tutaj jest romantycznie. A potem dzieje się coś, co mnie absolutnie wy***ło z kapci, no nie? Jak ja to czytałam i doszłam do tego momentu, prawie się posikałam ze śmiechu, autentyk. Okazuje się, że tym człowiekiem, który chciał zabić Wiktorię samochodem, był nauczyciel literatury. Ponieważ Nataniel Szej albo zabił, albo upokorzył, tego nie wiemy, jesteśmy tutaj niepewni, jego brata. I dlatego to wszystko. I on, ten nauczyciel zobaczył Wiktorię z Szejem i był like, ona w tym się, trzeba zabić ją, zajebać ją trzeba samochodem. No i zamknął się z nią w pokoju, nie wiem co się stanie dalej, ale tak mnie to szczerze rozśmieszyło. Dochodzi do szamotaniny, Wiktoria broni się dzielnie lokówką i tą lokówką jak mieczem świetlnym, prosto w szyję tego profesora tam przykłada, go podpala, on pali się mu skóra. To co się tu dzieje, to jest nie do opisania, moi drodzy. Oni się tam szamoczą, wypadają gdzieś przez drzwi i wtedy na szczęście przybywa koń na białym rycerzu, Nataniel Szej, i wkracza do akcji i razem z Parkerem obezwładniają tego nauczyciela. On traci przytomność i wszystko już jest w porządku. Wiecie co robi wtedy Wiktoria? Czego Wiktoria nie lubi najbardziej? Wiktoria najbardziej nie lubi zgłaszać na policję rzeczy, które powinny zostać zgłoszone na policję, dlatego kiedy wszyscy, nawet Nataniel i ten jego kolega chyba, tak mi się wydaje, ale na pewno jej najbliżsi przyjaciele mówią, k***a stara, bierzesz telefon 112 czy 911 i dzwonisz na policję i mówisz, że siema, mój nauczyciel chciał mnie zajebać, ale ona tego nie robi. Bo nie, bo ona nie chce teraz tego rozgrzebywać. No teraz to jest właśnie rozgrzebane, teraz ten człowiek tutaj jest, leży, trzymamy go butem, gdy przyjadą gliny, niech coś z nim zrobią, wezmą go do aresztu czy coś. I wiecie jak kończy się ten wątek? Że on, ten chłop po prostu jedzie sobie gdzieś w pizdu, zwalnia się z pracy i jedzie gdzieś w pizdu. I już tyle go widzieli, i nic więcej o nim nie ma. Wiktoria wraca do domu, oczywiście nie mówi o niczym matce, no bo po co? I kłóci się z nią, ponieważ ta matka też chyba jest dość mało inteligentną postacią, gdyż powraca temat Paryża i ona mówi, no przecież chciałaś jechać, a Wiktoria mówi, nie, no właśnie nie chciałam jechać, a matka mówi, weź pojedziesz, bo jak ja ci tak mówię, to ty pojedziesz. I w tym momencie przez tą matkę przechodzi taki, ona przechodzi przemianę psychologiczną w ciągu minuty, bo ta matka, Jocelyn, ona jest taką cool matką, pozwala imprezować, pozwala pić alkohol, pozwala robić jakieś tam dziwne rzeczy, ale w tym momencie, gdzieś właśnie w tej części książki, tej matce odpala kompletnie, ona się zupełnie zmienia, bez powodu, nie ma żadnego backstory, które mogłoby to usprawiedliwić w jakikolwiek sposób, no więc odpala tej matce i mówi, jak ja ci będę mówiła, jak masz, że skakać masz, a to ty będziesz mówiła jak wysoko, no i dochodzi do kłótni, ta Wiktoria krzyczy, że... Jesteś moim szefem. A ta matka krzyczy, chuj w dupę! Nie robi tego, ale mogłaby. No i Wiktoria ucieka z domu i idzie tam do tego
baru, gdzie pracuje Parker, się najebać i się najebuje tam. A Parker tego dnia nie pracuje, więc ona się tam najebuje z nikim w sumie. Przyjeżdża po nią Shay, gdyż, no tam nie wiem, ktoś po niego zadzwonił, to nie jest nieistotne. W każdym razie Shay po nią przyjeżdża i mówi, wypadł z baru, dosłownie, bo to bar jest. A ona mówi, a ty co tutaj robisz? A on mówi, nie twój interes, wypadł z baru, idziemy do domu. A ona powiedziała, ja nie będę do domu teraz! Nie! I taka to jest rozmowa z butem przez jakiś czas, aż w końcu ona z nim wychodzi, ale nie zabiera jej do jej domu, tylko zabiera ją do swojego domu. Więc wreszcie jesteśmy w stanie zobaczyć, jak wygląda mieszkanie Nathaniela i ono jest po prostu ładne. W sensie, tak jest opisane, że jest ładne i że czysto tam jest w środku. No i oni tam stoją i gadają i potem jest scena Morenki. I to jest nie taka Morenka zwykła, widzu drogi, tylko to jest taka Morenka... No taka bardzo właśnie bedbojowa, bo to jest taka Morenka z podduszaniem, moi mili. No następnego dnia oni się budzą i jest bardzo niezręcznie i Wiktoria idzie do domu i w ogóle w tym domu się zamyka na 4 dni i nie może wytrzymać i żygać jej się chce, jak na to wszystko patrzy i myśli o tym. Kiedy w końcu wraca do szkoły, Deus Ex Machina pojawi się znowu ten Liam z początku. Pamiętacie Liama, który poszedł z nią na randkę do kina? No to właśnie ten Liam znowu się pojawia i znowu chce z nią iść na randkę. Przez całą książkę ignorowali się kompletnie po tym, jak to pierwsze spotkanie się skończyło. Teraz, kiedy fabularnie było potrzebne to, żeby ona spotkała się z kimś innym, to teraz Liam się pojawia. No i zaprasza ją na randkę. Ona wcale nie chce iść, w sensie, bo ona wie, że nic z tego nie będzie, ale jako, że jest suką, to się zgadza i robi mu nadzieję i idzie z nim na tą randkę. I wiecie, gdzie ta randka jest? W klubie Dev. No bo jakie mamy miejsca akcji? Albo mamy klub śmierć, albo mamy bar, którym pracuje Parker, albo mamy dom Wiktorii, albo szkołę, albo jakieś ulice, albo jakieś imprezy. I jakby tyle, nie ma innych pomysłów. No w każdym razie w tym klubie im nie za bardzo siada ze sobą, oni w sumie więcej spędzają czasu osobno, ale w klubie pojawia się nie Mikołaj, nie Ronald McDonald, tylko Nathaniel Shay. I on wcale jej nie zabiera do domu, tylko zabiera ją do planetarium, gdzie się włamują. Bardzo dziwna to jest scena, już nie chcę wchodzić w szczegóły. No w każdym razie znajdują się wewnątrz planetarium i nie odpala się żaden alarm i kiedy już mają stamtąd iść, to wtedy przychodzi jakiś strażnik i uciekają przed nim. I się chowają i uciekają. Jak już wracają, jak już Nathaniel odwozi Wiktorię do niej do domu, to oni się kłócą w samochodzie. Znowu o coś się kłócą, ale w tej kłótni Wiktoria wspomina o tym T-Rexie i wychodzi z samochodu i trzaska drzwiami, więc w końcu Nathaniel został chociaż o tym poinformowany. Chociaż jedna osoba została o czymkolwiek poinformowana przez Wiktorię. Mija tam jakiś czas, Wiktoria nie ma kontaktu z Nathanielem i w sumie jej życie nie mogłoby być lepsze, bo zaczyna poprawiać oceny i w ogóle jest wspaniale i wszystko jest cudowne. Razem z ziomeczkami wybierają się do knajpy pilnie wymagającej interwencji Magdy Gessler, spędzają sobie tam miło czas, wychodzą, a tam jakiś dealer narkotyków proponuje im wejście do Fight Clubu z braku lepszego określenia. No i ja się spodziewałam, że to będą jakieś, wiecie, dojebane opisy tego, jak ta walka wygląda, że może dziewczyna, która to pisała, interesuje się boksem. Żarty. Opisała dwa ciosy, a potem Wiktorii zrobiło się niedobrze, ona od widoku krwi i musiała wyjść. W każdym razie Nathaniel wygrywa, no bo przecież on jest takim czadem, że musi wygrać. Jakiś czas później dzwoni do Wiktorii absolutnie zachlany Nathaniel. Mówi, że siedzi w barze tam, gdzie Parker pracuje i że zaraz będzie jechał samochodem do domu. I pamiętacie, jak na początku mówiłam, że Wiktoria bezproblemowo puściła swojego brata bez prawa jazdy, żeby przemierzał miasto samochodem? I wtedy trochę wy***ne miała na bezpieczeństwo zarówno brata, jak i wszystkich innych uczestników ruchu drogowego, no to teraz z jakiegoś powodu bezpieczeństwo ruchu drogowego jest jej absolutnym priorytetem i w środku nocy wybiega z domu, żeby odwieźć Nathaniela do niego na chatę. I nic z tego nie wynika. Potem jest taka scena, gdzie Wiktoria razem z bratem siedzą sobie na jakimś murku i palą szlugi i do Wiktorii dzwoni kto inny? Nathaniel. I prosi ją o spotkanie. I ona mówi, masz 10 minut, za 10 minut jak tu nie pójdziesz, nie przyjedziesz, to ja sobie pójdę i gówno będziesz miał z tego spotkania. I on przyjeżdża, i dzwoni telefon do niego i on daje to na głośno mówiący i tam jego kolega zaprasza Wiktorię na urodziny swoje. To będzie ważne
później. No ale w każdym razie ona ma to zaproszenie na te urodziny i tak w sumie ta gadka jest o niczym z tym Natanielem. A potem widzą, jak jakieś dwa typy spod ciemnej gwiazdy burzą do jakiejś biednej kobietki i jej chcą coś zrobić. No i co Nataniel robi? Oklepuje tych ziomeczków, a potem znowu zjawia się policja i znowu trzeba przed tą policją uciekać i uciekają Basic tak samo jak w GTA 5, czyli po prostu trzeba uciekać, a potem schować się w jakimś dziwnym miejscu i poczekać, aż gwiazdki z ciebie zejdą. No to mniej więcej coś takiego się dzieje. Timeskip. Jest ta impreza urodzinowa. To jest impreza urodzinowa przebierana. Victoria jest przebrana za Mia Wallace. Mia jest przebrana za strzygę z kimkolwiek. A Chris, za kogo mogła Kasia, autorka książki, przebrać jednego z bohaterów, którego mamy lubić? Otóż jego kostium to... Żyd, shaker taki turecki ze szmatą na głowie. Impreza trwa. W najlepszej, super zabawa, wszyscy się doskonale bawią. Victoria z Shayem idą na spacerek i sobie tam idą gdzieś w pizdu i gadają i grają w koszykówkę i leżą pod gwiazdami i piją wódkę i tak oto wygląda i ona mu robi zdjęcie i najebana wrzuca do internetu na Instagrama. Potem znowu jesteśmy na tej imprezie i ma miejsce dziwna rozmowa w kiblu, której do tej pory nie rozumiem. W sensie Victoria jest w łazience i do tej łazienki wbiega Nataniel i zamyka za sobą drzwi i pokazuje jej, żeby była cicho, ale tam nie ma żadnego zagrożenia i nic się nie dzieje i on z nią w jakiś dziwny sposób rozmawia, pokazuje jej coś w lustrze. Ja tego tak szczerze nie skumałam, więc po prostu z kronikarskiego obowiązku było coś takiego. No i Victoria wychodzi już z tej imprezy i wtedy Shay całuje się z jakąś Lasią. Tak jest napisane w tej książce. Następnego dnia w szkole wszyscy gadają o zdjęciu, które wrzuciła Victoria, że na tym zdjęciu jest Nataniel, Shay, i już mamy ostatnie strony. Ostatnie strony wyglądają w ten sposób, że Victoria siedzi sama w domu i nagle do tego domu dzwonek jest ding-do-ding-do i okazuje się, że to Nataniel przyprowadził absolutnie najebanego Chrisa, bo nie miał co, nie wiem, wziął go skądś i nie miał co z nim zrobić. Więc rzucają te zwłoki na kanapę i rozmawiają przez chwilę i nie pamiętam nawet o co poszło, ale znowu się kłócą. Oni się generalnie cały czas kłócą, więc ciężko mi powiedzieć o co poszło tym razem. W każdym razie Victoria bulwersuje się do tego stopnia, że rzuca w Nataniel szklanką i nie trafia, a Nataniel ją całuje. I to wszystko widział Chris. The end. Przebrnęliśmy, moi mili. Myślałam, że to się już nigdy nie skończy. Jako, że już opowiedziałam wam całą fabułę pierwszej rundy Start a Fire, to teraz możemy wreszcie zabrać się za recenzję. A recenzja w moim wydaniu to odpowiedź na pytanie, co z tą książką jest nie tak. Oprócz absurdalnych zawirowań fabuły, które już znacie. I tutaj fabułę możecie sobie ocenić jak najbardziej po tym, co wam opowiedziałam. Zacznijmy od postaw jak w szkole podstawowej. Jest główna bohaterka i ona jest durna, irytująca i kłótliwa. Ona podejmuje decyzje, które tylko pokazują, jak bardzo bezdennie jest głupia. Robi dramy o gówno. Czasami mam wrażenie, że kłóci się po to, żeby się kłócić. Jest absolutnie nieracjonalna w swoich działaniach. Z jakiegoś powodu nie umie zapewnić sobie bezpieczeństwa, nawet w taki sposób, żeby zadzwonić na policję w momencie, kiedy jest to wskazane. Wie czemu ciągle kryje Nataniela, chociaż go przecież tak bardzo nie lubi. Nie mówi matce o sytuacji z tym nauczycielem, też nie wiem dlaczego. I po prostu ciężko jest kibicować i wciągnąć się w bycie bohaterką, która podejmuje decyzje po prostu w taki sposób, żeby fabuła dalej się trzymała kupy. Bo tutaj nie ma żadnego innego uzasadnienia na decyzje, które ona podejmuje. To nie jest ani na tyle jej portret psychologiczny zarysowany, żebyśmy wiedzieli, że na przykład jakieś nieracjonalne przez nią decyzje podejmowane mają swoje uzasadnienie w tym, że coś i coś. Nie, to ona jest po prostu trochę, albo ona jest głupia, albo to musi takie być, żeby stało się to, co dalej jest zaplanowane do napisania. I ogólnie bohaterowie w tej książce są dość kiepsko napisani, bo główna bohaterka mnie po prostu denerwowała strasznie, ale ta cała reszta jej otoczenia wcale jakoś mocno od niej nie odstawała, ponieważ mamy na przykład postać mamy, której w połowie książki po prostu odpierdala nagle i jest zafiksowana na ten Paryż z jakiegoś powodu. To się nie spaja kompletnie z tym, kim ona była wcześniej i w jaki sposób wcześniej rozmawiała ze swoimi dziećmi. Kolejna postać, bardzo ważna przecież, Nataniel, też uważam, że, no, że też jest dość
głupi, no. To jak on zaczął dedukować, kto stoi za zamachem na niego, pokazało mi, że no, u gościa ewidentnie walczą ze sobą co najwyżej trzy szare komórki. Także no, dość ciężko się czyta książkę, w której bohaterowie wszyscy są dość... albo nijacy, albo denerwujący. Punkt drugi, do którego bym się chciała przyczepić. Uważam, że jest to bardzo kiepskie enemies to lovers. Ja doskonale znam taki trop w czy to literaturze, czy filmach, czy serialach, jak enemies to lovers. Czyli macie bohaterów dwóch, wy bohaterki, bohatera i bohaterka, whatever. Oni na początku się nie znoszą z jakichś powodów, a potem stają się parą, kochankami, cokolwiek. I to może być wyegzekwitowane naprawdę fajnie, bardzo w sposób wciągający, taki jakby skupiający się na, nie wiem, psychologicznych perturbacjach, przez które oni przechodzą, jakichś przygodach wspólnych i tak dalej. Niestety w tym przypadku jest to bardzo słabo zrobione. Zacznijmy od tego, to ma być jakby enemies to lovers, ale do końca nawet to nie jest, bo tak jak nie lubią się oni na początku tej książki, tak mniej więcej tak samo nie lubią się na jej końcu. Oni mają te motywy z tym, że tam się pocałowali trzy razy i poszli ze sobą na morenkę, ale oni dalej siebie nie lubią. Oni dalej sobie skaczą do gardła, oni dalej są wobec siebie niemili, ich relacja nie ewoluuje w żaden sposób. Ja rozumiem taki styl nawet rozmowy z drugą osobą, który polega troszeczkę na tym, żeby tak sobie podpiekać, tak uszczypliwać sobie tak przyjacielsko, powiedzmy. Natomiast to nie ma miejsca w tej książce. W tej książce oni są po prostu dla siebie niemili i tak zostaje. Nie jest w ogóle ich relacja wyeksplorowana w taki sposób, że coś się w niej zmienia, że jest jakiś moment, w którym oni troszeczkę zaczynają o sobie inaczej myśleć, albo że coś ich do siebie zbliża. Nie ma czegoś takiego. Ich relacja taka jaka była, taka jest do końca. Z perspektywy przeczytania pierwszej książki, chuj, dlaczego ten Nathaniel się do niej przyczepił w ogóle, bo to jest po prostu pojebane. Dziewczyna sobie żyje swoim życiem i nagle pojawia się chłop i po prostu ją stalkuje, łazi za nią krok w krok. Popierdolone to jest strasznie i wiem, że zaraz ktoś, kto czytał wszystkie te pizgacze po kolei, będzie mi tutaj się produkował w komentarzach, że o, bo w 28 części to jest wytłumaczone. Nie interesuje mnie to. Oceniam tą książkę jako dzieło literackie w całości. Coś może być częścią większej serii, ale to nie sprawia, że na przykład, jeżeli nawet cała seria byłaby świetna, to każda jej część też musi być dobra. Jeżeli nawet cała dalsza historia jest super zajebista, to uważam i tak, że ta książka jest denna. W tej książce się nie dowiadujemy, o temu człowiekowi chodzi, nawet nie mamy żadnych tropów, nic. Po prostu przyczepił się, bo się przyczepił. I tak to wygląda z perspektywy czytelnika, który zna pierwszą część. Nathaniel z Wiktorią kłócą się cały czas o dupę Maryny. Bardzo często ich konflikty biorą się o jakieś takie absolutnie pierdoły, albo jeśli ja bym kogoś nie lubiła, tak jak Wiktoria twierdzi, że nie lubi Nathaniela, to ja bym tej osoby po prostu w miarę moich możliwości unikała. To znaczy, nie przyjeżdżałabym po tę osobę, na przykład kiedy się upije w barze. Nie rozmawiałabym z nią, zablokowałabym jej numer. Już o policji mówiłam, ale ona niby go nie lubi, ale potem ciągle z nim gada i on też jej nie lubi i ciągle z nią gada i te rozmowy są takie jałowe i te rozmowy tak bardzo do niczego nie prowadzą. Dialogi są bardzo, bardzo niebłyskotliwe pomiędzy nimi. W sumie pomiędzy kimkolwiek tutaj są niebłyskotliwe, ale pomiędzy nimi to się rzuca w oczy, ponieważ tych dialogów jest po prostu dużo. To jest też taka zmora tych wszystkich Wattpadowych historii, mam wrażenie, czyli to, że oni natykają się na siebie bez przerwy w jakichś miejscach, przypadkiem. Mnie to denerwowało, że oni po prostu przypadkiem znajdowali się w tym samym miejscu, w tym samym czasie. I ostatni tutaj z punktów do tego worka jest taki, że Nathaniel to jest p***ny klip, no nie? W sensie dziewczyny w internecie, fanki tej serii bardzo się nim zachwycają, natomiast ja uważam, że gość jest zdrowo p***nięty i mogę tak powiedzieć, ponieważ jest to fikcyjna postać i nikogo personalnie w tym momencie nie obrażam. Jest gość, który ma problem jakiś zajebisty ze sobą i zasługuje na to, żeby zostać zamknięty w jakimś zakładzie albo poprawczym, albo psychiatrycznym, bo chodzenie za człowiekiem krok w krok, włamywanie się komuś do domu, mówienie jakichś dziwnych rzeczy, wysyłanie jakichś dziwnych wiadomości, jakichś kwiatów, jakichś nie wiadomo czego, no nie jest to normalne zachowanie. I myślę, że tacy ludzie powinni być bardziej odizolowani od społeczeństwa niż romantyzowani w książkach. Trzeci punkt to napisałam sobie, że alkohol jest dosłownie jednym z bohaterów. Prawie cała akcja książki dzieje się na jakichś imprezach. I to jest po prostu nudne. Krąg życia bohaterów tutaj to jest szkoła, dom, imprezy. Szkoła, dom, imprezy. I to jest w kółko to samo. I ja nie mam nic przeciwko temu, żeby pojawił się wątek jakichś baletów w jakiejś książce, ale kiedy pojawia się on praktycznie co
drugą stronę, no to już w pewnym momencie trochę się z tym żygać. To jak miałam wrażenie, czytając to, że autorka po prostu nie miała innego, lepszego pomysłu na to, żeby bohaterów zebrać do jednego miejsca i lepszej metody na to, żeby na przykład zaczęli ze sobą rozmawiać, niż napojenie ich alkoholem. No, jest to bardzo płytkie i nudne, jak chuj. Kolejny punkt jest taki, że ta książka tutaj z tyłu ma taki znaczek plus 18. I chwała Bogu, bo ilość wulgaryzmów na metr kwadratowy w tej książce to jest... Wow, no bardzo dużo tego jest. Scena erotyczna też jest opisana... Szczerze, myślałam, że będzie gorzej z tą sceną. Myślałam, że ona będzie o wiele bardziej cringe'owa. Była cringe'owa, ale spodziewałam się na takie... taką lepę na mordę cringe'u, no nie? No nie było tak. W każdym razie ma to znaczek plus 18 i wszystko fajnie, natomiast wszyscy wiemy, że tak czy siak czytają ją nastolatki. I tutaj jest sprawa już głównie rodziców, tych dzieciaków, które to czytają, czy rodzice chcą, żeby ich dzieci czytały takie rzeczy, więc jakby nie chcę w to jakoś mocno wnikać. Z drugiej zaś strony... Nie wyobrażam sobie osoby powyżej 18 roku życia, która z własnej woli przeczytałaby to. Ja w swoim środowisku takich osób nigdy nie poznałam i chyba nie poznam, bo po prostu ciężko mi sobie wyobrazić dorosłą osobę, która absolutnie na poważnie sięga po tę książkę i jej się ta książka podoba. I piąty punkt, najbardziej obszerny, to jest taki, że nigdy nie widziałam gorzej napisanej książki i jestem tutaj zupełnie poważna. Krytykowałam bardzo styl napisania rodziny Monet, ale przy tym rodzina Monet zasługuje na literacką nagrodę Nobla. Zacznijmy od tego, że zasób słów autorki ogranicza się do wulgaryzmów i do w kółko kilku powtarzających się zwrotów. Ja sobie zapisałam tutaj na końcu te, które najbardziej już mnie zaczęły irytować, czyli na przykład wplątałam palce w skoltunione włosy na wszystkie możliwe sposoby, zakląć szpetnie, za co byłam mu wdzięczna i tutaj w różnych konfiguracjach też to wyskakuje, że za co byłam jej wdzięczna, za co byłam sobie wdzięczna, za co było, no wiecie, jakby w każdej możliwej odsłonie, ale nos mnie spędzi. Robić coś męczeńsko, albo jak męczennica. No i oczywiście to, na co wszyscy czekaliśmy, czarne tęczówki, do których jeszcze wrócimy, bo najlepsze na koniec. Autorka używa słów, których znaczenia nie zna i to jest komedia dopiero. Jesteśmy na tej imprezie, gdzie zaraz się nasza bohaterka zatrzaśnie w piwniczce. Kiedy już miałam wyjść na dwór, w oczy rzuciły mi się otwarte drzwi do piwniczki z winem mamy Chrisa. Ciocia Ann kochała swoją kolekcję bardziej niż własnego syna i wiedziałam, że mój przyjaciel będzie miał spore kłopoty, gdy jego matka zorientuje się, że ktoś ruszał jej najukochańsze trunki. Nawet nam nie pozwalała tam wchodzić. Przez kilka sekund biłam się z myślami, po czym przewróciłam oczami na swój brak asertywności i podeszłam do wielkich, ciężkich drzwi. Zeszłam po drewnianych schodkach, no i ona tam opowiada o tym, że chciała go kogoś wyrzucić stamtąd. Ale... na swój brak asertywności. Wiesz, co to znaczy asertywność? To słowo nijak ma się do tego, o czym była ta scena. Tak samo w późniejszej części pojawia się sformułowanie mommy issues i też jest użyte absolutnie źle w kontekście, w którym się znalazło. Książka napisana jest bardzo, bardzo prymitywnie. Daje vibe czytania napisanych w pośpiechu wiadomości na Messengerze. Brakuje tylko autokorekty, która by zmieniała jakieś słowa randomowo. Zdarza się, że jakiś zwrot, do którego autorka jest szczególnie przywiązana, jak na przykład czarne dentówki albo coś innego, pojawia się dwukrotnie na stronach, które są obok siebie, co myślę dość mocno świadczy o erudycji językowej pani Pizgacz. Wszędzie pojawiają się absolutnie nic nie wnoszące opisy wszystkiego. Na przykład jakieś absolutnie rzeczy codziennych do zrobienia. Gdybym ja była panią Pizgacz i opisywałabym tę scenę teraz, to opisałabym ją w taki sposób. Siedziałam na wygodnym krześle. Nogę miałam zarzucaną jedną na drugą. Poprawiłam mikrofon i wstrząsnęłam swoje włosy. Wzięłam do ręki szczotkę i przełożyłam ją do drugiej ręki. Rozumiecie? W taki sposób. Idę na śniadanie, no to zamiast, że zjadła śniadanie, albo w ogóle skipnąć to, to opowiada, jak otworzyła szafkę, wyjęła płatki, wsypała do miski, tak jakby przepis mi dawała na ciasto, którego nie chcę upiec. Oprócz tego jest tutaj masa opisów, absolutnie niepotrzebnych opisów tego, jak główna bohaterka się ubrała. Nic to nie wnosi do fabuły, absolutnie nic. Nie ma to najmniejszego znaczenia, ale codziennie musimy wiedzieć, jakie dżinsy i jaką bluzę założyła na siebie Victoria. Coś, co absolutnie
właśnie mnie łamało za każdym razem, to był dokładny opis tego, ile czasu jazda samochodem gdzieś trwała. Po 15 minutach byłam już na miejscu. Po 10 minutach już się zesrałam. To nie jest przesłuchanie na policji, które ja odbieram. Ja nie potrzebuję tego wiedzieć. Jeżeli to by miało fabularne znaczenie, to co innego, ale to nie ma żadnego fabularnego znaczenia. Ja na przykład dwa razy podczas czytania tej książki dowiedziałam się, że ktoś zamknął samochód z kluczyka i to nic nie wniosło. To było po prostu jedno z dodatkowych zdań. Gdyby usunąć te wszystkie niepotrzebne treści, ta książka byłaby na spokojnie o połowę krótsza. Bo to jest 600 stron, w którym bardzo, bardzo duża część tego to właśnie takie pierdzielenie. Tak samo przemyślenia głównej bohaterki. Jest ich za dużo. Ja nie mam nic przeciwko temu, kiedy główny bohater jest wyeksplorowany bardzo mocno, że jest poruszane jego różne aspekty osobowości. To jest wszystko spoko, tylko że przemyślenia Victoria Clark są cały czas takie same. My 20 razy dowiadujemy się o tym samym. Ja nie mam Alzheimera i kiedy czytam książkę i 20 raz ona mierzy się z tym samym problemem i 20 raz myśli o nim to samo, to troszeczkę mam ochotę wyrzucić tą książkę. To, o czym wam już powiedziałam wcześniej, w koło pojawiające się motywy. Impreza, alkohol, uciekanie przed policją. To są w kółko rzeczy, które do nas wracają. Nie ma innych jakichś ciekawszych płaszczyzn, na których mogłaby się rozgrywać akcja. Tutaj mam zapisaną taką notatkę, że niektóre fragmenty są po prostu cringe'owe, bo aż ciężko było mi to opisać w inny sposób. Niektóre sformułowania, które I guess wymyśla pizgacz, są po prostu takie, że ja to czytam i myślę sobie, kurwać, to jest something's wrong. Ciężko mi było to ubrać w słowa, to co czułam czytając to, żeby w koło nie powtarzać tego, że po prostu styl pisarski jest bardzo, bardzo słaby. I w dodatku masz przerośnięte ego. Duży jest, ale żeby od razu przerośnięty, rozumiecie? Przerośnięte ego, przerośniętego. Aż mnie coś zabolało w środku za głową. To mamy chce! Tak na przykład autorka kompletnie nie radzi sobie w sytuacjach, kiedy w krótkim czasie musi kilka razy napomknąć coś o jednej osobie. Na przykład w niektórych rozmowach wynikałoby to z kontekstu, kto coś powiedział. Jeżeli rozmawia facet z kobietą i są oni tam sami i on mówi, poszedłem po chleb, to raczej na logikę jesteśmy w stanie domyślić się, że to powiedział ten facet, no nie? Natomiast tutaj autorka chce opisać, co powiedział każdy z najmniejszymi szczegółami, żebyśmy nigdy nie mieli żadnych wątpliwości, więc dochodzi do takiego czegoś, że masz raz imię, raz nazwisko, a potem spotykają nas takie przedszkolne bardzo sposoby wymyślania synonimów, jak na przykład zielonooka albo brązowowłosy. Myślę, że apogeum tego, co się tutaj dzieje, jest w tym fragmencie. Autorka ma też bardzo małą wiedzę o świecie. Jeżeli chcesz, żeby akcja twojej powieści rozgrywała się w miejscu, które jest prawdziwe, bo jeżeli byś zrobiła sobie, że oni wszyscy to mieszkają tak naprawdę w Nibylandii i tam morze jest czerwone, a chmurki pomarańczowe, to chule dusza piekła nie ma. Ale jeżeli jako set swojej historii dajesz prawdziwe miejsce, prawdziwe miasto w Kalifornii, no to jednak warto byłoby zrobić choćby najmniejszy research a propos Kalifornii. Ja też nie byłam tam, ale wystarczyło mi 5 minut z Google, żeby skonfrontować niektóre rzeczy, które natknęłam się w tej książce. Na przykład, widać było dworek zburzony podczas wojny. W Kalifornii dworek? Jakiej wojny? Secesyjnej? Dworek to jest coś bardzo mocno z europejskiej kultury. Jaka wojna zburzyła ten dworek w Kalifornii? Kiedy trafiamy w końcu na ten podziemny boks, słyszymy, jakie są zasady walki. Walka wieczoru dziś jako pierwsza. To też się zastanawiałam, czy kiedykolwiek tak jest, że walka wieczoru jest pierwsza? Walka wieczoru to chyba tak działa, że właśnie masz na nią czekać, no nie? No ale dobra. Zrobił krótką pauzę. Czułam ekscytację tłumu. Jak zwykle 6 rund po 2 minuty. Gramy do utraty przytomności. A jeśli w ciągu tych 6 rund, każde po 2 minuty, w ciągu tych 12 minut nikt nikogo nie znokautuje, to co wtedy? Dobijamy się tak długo, aż ktoś kogoś znokautuje? Czy może jednak można wygrać na punkty? Ogólnie sprawdziłam w ogóle, jakie są zasady boksu i ani zawodowy boks, ani amatorski nie działa w ten sposób, żeby było 6 rund po 2 minuty, no ale potem pomyślałam sobie, że no dobra, to jest boks podziemny, to oni mogą mieć jakieś tam swoje zasady, a raczej
ich brak. No w każdym razie z tym nokautem to jest dla mnie dość mocno niezrozumiałe. Autorka na przykład w pewnym momencie nawiązuje do Fausta Goethego. Na samym początku, jak Nathaniel spotyka się z Wiktorią po raz pierwszy i on ją pyta, czy czytała Fausta, ona mu mówi, że nie, a on mówi, że w tej książce Faust podpisuje cyrograf z diabłem. To wyrok. Właśnie to zrobiłaś, Wiktoria. Gdyby Kasia, która pisała tą książkę, przeczytała Fausta, albo chociażby jego streszczenie, to wiedziałaby o tym, że nie był to wyrok, ponieważ finalnie Faust wyszedł cało z tego. W sensie wykręcił się z tej sytuacji, więc nie był to wyrok. Albo na przykład ma inny absurd, który jakby brak wiedzy o świecie ujawnił. Jest taka sytuacja, tam dwie dziewczyny, dwie przyjaciółki, Wiktoria i Mija, ściemniają jednemu ziomeczkowi i wciskają mu historię o tam upośledzonym bracie czy kuzynie. No i żeby było tak śmiesznie, tak komediowo, to one jakby wymyślają to na bieżąco, więc mylą się z imieniem. Tak mogłoby być. I tak często jest w jakichś tam właśnie sitcomach amerykańskich. Natomiast imiona, które one mylą ze sobą i się za to tam karcą, to Rob i Bob, czyli to samo imię. Robert, Bob, jak i Rob są zdrobnieniem od tego samego imienia. Coś, na co wszyscy czekaliśmy. W książce zbyt wiele razy jest podkreślone to, jak pachniał Nathaniel Shay. Mogę wyrecytować to z pamięci. Wodą kolońską, szlugami oraz gumą miętową. Natomiast jeszcze częściej powtórzone jest to, jaki on ma kolor oczu. Zgadnijcie, ile razy pojawia się informacja o kolorze oczu Shaya w książce. 45 razy. To średnio co 13 stron. Pojawia się informacja, jakiego koloru były oczy tego bohatera. Ja naprawdę nie mam sklerozy. Ja jestem w stanie zapamiętać takie rzeczy. Plus nie jest to też najistotniejsza dla fabuły rzecz. Ale co śmieszniejsze, wśród tych 45 razy, 25 razy pojawia się określenie czarne tęczówki. I ja już wybuchałam śmiechem za każdym razem, kiedy je widziałam. Bo ludzie, wszystko ma swoje granice. Jak bardzo trzeba chcieć przedłużyć swoją historię, żeby w taki sztuczny sposób ją wypełniać. To są moje obliczenia, żeby nie było. Policzyłam każdy jeden raz, kiedy pojawia się sformułowanie czarne tęczówki. Jest ich 25, to jest za dużo. Ale w ogóle bardzo słowem, który pizgacz lubi, jest słowo tęczówki. Ale no czarne tęczówki w szczególności. Myślę, że gdyby wyciąć całe to p***olenie o czarnych tęczówkach i o wodzie kolońskiej, to książka też skróciłaby się o jakąś jedną trzecią. I na sam koniec powiem wam, że składnia zdań w tej książce jest tak fatalna, ale tak nieudolna, że czasami musiałam przeczytać dwa razy jedno zdanie, żeby domyślić się, o co chodzi, ponieważ budowa tego zdania była tak niepoprawna. Coś, co mogłoby przejść na Wattpadzie, nie mogę tego przyjąć, żeby to przeszło w książce papierowej, bo ja tego nie oceniam jako fanfika, ja to oceniam jako książkę, ponieważ książką jest. I kupiłam to w Empiku jako książkę, więc też wymagania co do tej pozycji mam książkowe. A to, jak źle to jest napisane, przechodzi ludzkie pojęcie. Naprawdę, ja nie czytałam nigdy tak prymitywnie zbudowanych zdań. Siedzę tutaj półtorej godziny i jestem bardzo zmęczona. I nie wiem, jakie zrobić podsumowanie. Podsumowanie jest takie, że wiem o tym, że ta książka ma wielu bardzo zawziętych fanów, którzy będą jej bronić i nienawidzić mnie za to, co tutaj powiedziałam. Wiem, że przyjdą osoby, które powiedzą, że o, bo ty musisz przeczytać drugą, trzecią, czwartą, piątą i dziesiątą część. Czyli jak to powiedziała sama autorka, piątą i szóstą częścią trylogii. Żeby dowiedzieć się wszystkiego, ale nie, to tak nie działa. Każdą książkę, jeżeli jest wydana jako cała książka, mogę ocenić jako całość samą w sobie. To tak samo jak, nie wiem, Gwiezdne Wojny. Możesz obejrzeć pierwszą, drugą, trzecią część razem i ocenić to jako serię, a możesz ocenić pierwszą część, drugą część i trzecią część jako osobne filmy. I to jest największa nobilitacja, jaką zrobiłam do tej książki. Porównania ją do Gwiezdnych Wojen. Więc jako całość ta książka się nie broni pod żadnym względem. Pod żadnym. Nie ma w niej nic, po co chciałabym sięgnąć. Ani językowo, ani literacko, ani fabularnie, ani rozrywkowo, ani żeby się pośmiać. Bo przy Rodzinie Monet to ja się przynajmniej śmiałam. Tutaj się bardzo mało śmiałam. Ja tu rozpaczałam. Z żenady.